chciałbym wam polecić książkę Łukasza Zawady, która nazywa się Wydatki. Jest to na gruncie polskim bardzo ciekawa realizacja konceptu literatury konceptualnej, czyli pisania niekreatywnego, gdyż połowa książki Wydatki Łukasza Zawady to jest spis całorocznych wydatków, tylko że nie do końca wiemy, czy to jest jego wydatki, czy to może fikcyjne postaci, więc nawet czytając ten spis wydatków możemy wysnuć jakąś teorię, jakąś fabułę. Ale to też niesamowita powieść, żart, koncept, ponieważ jakby środowisko literackie bardzo dało się tak nabrać na to, co było jakąś taką główną, niby główną tezą, pierwszym rozdziałem, jakimś takim żartem ze środowiska literackiego, okazywanie go też w pewnym groteskowym stopniu, ale też bardzo wiele słusznych problemów wskazał. I środowisko literackie jakby zareagowało na tę książkę, jakby to była tylko powieść środowiskowa. Często pojawiały się tego typu głosy, ale to jest też ciekawa powieść, no nie tylko, jak już mówiłem, realizacja literatury konceptualnej, ale też dużo jakby takich refleksji i gier fabularnych związanych z tematami, tak, że tak powiem, posthumanistycznymi. Chociażby pamiętam, jak się tam pojawiał taki temat Damona Maxwella, w świetny sposób zrealizowany, w sposób taki science fiction, przez ukazanie takiego sztampowego, szalonego doktora, ale świetnie się to wszystko czytało, więc jakbyście mieli okazję, to bardzo serdecznie polecam książkę Wydatki. Jest napisana przejrzystym językiem i jak odejmiemy to z te wydatki, to dość krótka, ale polecam przeczytać te wydatki, naprawdę, wydatki w wydatkach w sensie, więc pozdrawiam.